со мной это жена была, наша экспертка, которая с авторką raportu, który Państwu dzisiaj chcemy przedstawić, jego główne wyniki. Bardzo się cieszę, że możemy to zrobić właśnie w Poznaniu, ponieważ to wydarzenia poznańskie były pewną inspiracją do podjęcia tego tematu. Otóż dwa lata temu opinię publiczną, nie tylko poznańską, ale opinię publiczną w całej Polsce zaszokowała sytuacja z państw sprzątających instytucje publiczne właśnie tutaj w Poznaniu. To dotyczyło dwóch instytucji, Sądu Okręgowego oraz Uniwersytetu. Wtedy między innymi Związek Zawodowy Inicjatywa Pracownicza, której przedstawicielka, którego przedstawicielka jest z nami, także chciałem także przywitać, nagłośniła ten problem i my postanowiliśmy zadać sobie pytanie, znaleźć odpowiedź na pytanie, czy ten problem poznański to jest problem tylko incydent lokalny, czy też to zjawisko ma charakter powszechny. Stąd podjęliśmy decyzję o przeprowadzeniu badań ogólnopolskich, które jeśli chodzi o swoją skalę, chyba są największe, jakie do tej pory przeprowadzono, jeśli chodzi właśnie o ten aspekt pracowniczy w zamówieniach publicznych, ponieważ nasze badanie objęło 64 instytucje w całej Polsce. W każdym województwie badaliśmy Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski, Uniwersytet oraz Sąd Okręgowy. Podobnej skali badanie przeprowadziła także Najwyższa Izba Kontroli, która badała administrację rządową. Kilka dni temu wyniki tej kontroli zostały opublikowane, także odsyłam do dokumentu NIK-u. Wnioski są bardzo podobne do wniosków, które są w tym raporcie. Nie będę wdawał się w szczegóły, ponieważ o tych aspektach związanych ze stosowaniem klauzul pracowniczych będzie mówiła Katarzyna. Podejrzewam, że pani Agnieszka także powie, jak to wygląda z strony pracowników. Natomiast w tym my badaliśmy okres, w którym instytucje publiczne mogły już korzystać w wyniku nowelizacji prawa z klauzuli pracowniczej, czyli zawierać w tych zamówieniach publicznych wymóg zatrudniania na umowę o pracę, czyli to był okres październik 2014, czerwiec 2015. Spośród tych 64 instytucji w tym czasie 30 przeprowadziło takie postępowania. Spośród tych 30 instytucji tylko 7 skorzystało z takiej możliwości, a o czym pewnie Kasia zaraz powie, tylko 2 tak naprawdę zastosowały ją z intencją poprawy sytuacji pracowniczej zatrudnianych właśnie po to, by świadczyć usługi sprzątania i ochrony. Niewątpliwie to zjawisko związane z outsourcingiem usług technicznych, które wiąże się z prekaryzacją, czyli z pogarszaniem warunków osób pracujących w tych obszarach, bo to jest jakby główny wniosek naszego raportu, ale także kontroli Najwyższej Izby, także kontroli NIK-u oraz tych wszystkich wydarzeń, które były opisywane przez media. One wynikają jakby z zachodzących na siebie w Polsce dwóch procesów. Pierwsze to jest upowszechnianie w administracji takiej idei, która narodziła się na przełomie lat 70. i 80. W kręgu krajów anglosaskich, a mianowicie New Public Management, czyli taka teoria nowego zarządzania publicznego, która polega na tym, że instytucje publiczne zaczynają działać, kierować się taką logiką jak firmy działające dla zysku. I tak jak do tej pory instytucje publiczne czy administracja używa się takiej metafory, sterowała i wiosłowała, tak ta ideologia New Public Management stanowi, że instytucja publiczna ma sterować, natomiast wiosłowanie ma oddawać właśnie tym podmiotom zewnętrznym. I niewątpliwie wpływ tego myślenia w ostatnich 2 dekadach w Polsce był bardzo silny i różne instytucje zostały poddane właśnie tej logice, na co także nałożyła się już taka typowo polska koncepcja taniego państwa, która narodziła się około roku 2005. To była reakcja na pewne nastroje społeczne wywołane nagłośnionymi aferami korupcyjnymi. Wówczas to właśnie sformułowano taką koncepcję taniego państwa, że instytucje publiczne muszą ciąć koszty swojego funkcjonowania. Tą ideę zapoczątkował rząd PiS-u, potem on był praktycznie, ta idea była proponowana przez wszystkie kolejne rządy, także innych opcji. I
to spojrzenie, ta filozofia funkcjonowania powoduje, że mamy do czynienia właśnie z taką spontaniczną polityką pozbywania się instytucji publicznych odpowiedzialności za to, jak kształtowany jest rynek pracy w Polsce. I skutkami jest właśnie ta wspomniana prekaryzacja, tutaj autorka raportu pokaże te najbardziej drastyczne przykłady, jak pracownicy, którzy pracują bez umów za 3,40 zł za godzinę, jak osoba, która przepracowała łącznie na dyżurze 160 godzin. Takich przykładów w tym raporcie znajdą Państwo dużo, ale także w tym raporcie widać, jak te idee, ta koncepcja taniego państwa, nie public management, także wpłynęła na sposób myślenia ludzi odpowiedzialnych za te zamówienia, mianowicie gdy na przykład rozmawialiśmy z przedstawicielami uczelni wyższych, oni nie mówili o uniwersytecie jako placówce edukacyjnej czy placówce naukowej, tylko mówili o tym jako firmie. Znaczy jeden z przepytywanych przez nas profesorów powiedział, że wszystkie firmy przychodzą na outsourcing, także nasza firma także. I tutaj oczywiście pojęcie firmy miał na myśli uniwersytet. I żeby nie przedłużać, ten raport, po pierwsze bardzo się cieszę, że ten raport spotkał się z dosyć dużym zainteresowaniem. Znaczy, praktycznie już wszystkie główne media o tym raporcie pisały, co będzie także obszerny wywiad z autorką w Gazecie Wyborczej. Więc to świadczy, że ten temat jest istotny. Znaczy, my wyczuwamy, że ten temat jest istotny. Co najciekawsze, po publikacji tego raportu dostaliśmy wiele informacji, co jest bardzo ciekawe, od właścicieli firm zajmujących się sprzątaniem i ochroną, którzy wskazywali, że oni z chęcią zatrudnialiby ludzi na umowach o pracę, ale instytucje publiczne dyktują takie warunki, że to jest praktycznie przez nich nie do spełnienia. Ten wymóg jest nie do spełnienia w przypadku właśnie takich warunków finansowych, które proponują instytucje publiczne. I w ostatnich tygodniach dostaliśmy na przykład dokumenty z zamówienia, jakie nas usługi ochrony i sprzątania wydał jeden z zakładów ubezpieczeń społecznych w jednym z miast, gdzie to już w ogóle jest coś paradoksalnego, że to ZUS proponuje takie warunki zamówienia, że praktycznie wiadomo, że ci ludzie zatrudnieni przy sprzątaniu ochronie nie będą wprowadzać żadnych składek do systemu ubezpieczeń społecznych, więc to są sytuacje paradoksalne, które pokazują na to, że instytucje publiczne i państwo jako takie nie działa kompleksowo, znaczy tutaj nie ma żadnej spójnej strategii i niewątpliwie to podważa także autorytet państwa. I na koniec jedno z takich bardzo konkretnych osiągnięć, które mamy po publikacji tego raportu. Otóż dzień po opublikowaniu tego raportu udaliśmy się do dyrektora szpitala MSWiA Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Opolu, gdzie pracownicy ochrony właśnie są zatrudniani za 3,70 na godzinę na czarno, bez umów. I przedstawiliśmy mu tą sytuację i dzisiaj dostaliśmy informację, że w przyszłym miesiącu będzie nowe postępowanie na nowe usługi i te warunki pracownicze mają w tym być zawarte, natomiast wydaje mi się, że jest czymś symbolicznym, że to szpital, który nazywa się Szpitalem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, zatrudnia ochroniarzy, którzy pracują bez umów i za tak głodowe stawki i tak naprawdę nie są nawet objęci systemem ubezpieczenia zdrowotnego, więc to jest absurd na kilku poziomach. I na koniec informacyjnie, bo być może to Państwa zainteresuje, ponieważ jak sądzę, część z Państwa reprezentuje instytucje publiczne. Ostatnim akordem jakby naszego projektu będzie podręcznik dobrych praktyk. To znaczy na przełomie marca i kwietnia wydamy taką publikację ekspercką, która będzie stanowiła pewien praktyczny poradnik dla ludzi odpowiedzialnych za zamówienia, jak można w sposób racjonalny stosować klauzule propracownicze przy outsourcingu usług utrzymania czystości oraz ochrony w instytucjach publicznych. I mamy nadzieję, że
że ta publikacja ułatwi także instytucjom publicznym właśnie upowszechnianie tych praktyk, ponieważ jak zapewne powie za chwilę autorka naszego raportu, spotkaliśmy się także z takimi opiniami osób odpowiedzialnych za zamówienia, że oni byliby skłonni takie warunki wprowadzać do zamówień, natomiast nie do końca wiedzą jak, a także istnieje pewna bariera strachu, ponieważ istnieje obawa, że zastosowanie tego kryterium może być przyczynkiem do oskarżenia kogoś, na przykład że istnieje taka presja w sferze instytucji publicznych. Więc to tyle tytułem krótkiego wstępu o wniosków powie pani Katarzyna Buda. Witam Państwa bardzo serdecznie. Zbadaliśmy 64 instytucje publiczne, powtórzę, z nich 30 przeprowadziło postępowania na usługi ochrony bądź sprzątania. Tylko 7 zastosowało klauzulę pracowniczą, wymagało od firm zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę, a więc pozostałe instytucje wymusiły na firmach konkurencję niskimi kosztami pracy. Kryterium najniższej ceny przy teraz przy usługach sprzątania, przy usługach ochrony jest obowiązek stosowania drugiego kryterium. Kryterium najniższej ceny jest de facto kryterium najniższych kosztów pracy, jeżeli tak należy to odczytać. Z perspektywy firm sytuacja wygląda następująco. Mają do wyboru albo zastosować się do reguł, albo popełnić rynkowe samobójstwo, czyli po prostu przestać istnieć. A więc 23 instytucje publiczne wymusiły taką konkurencję z tymi kosztami pracy, usług. 7 zastosowało, z tego 2 instytucje publiczne z zamiarem poprawy bytu sytuacji życiowej pracowników. Co to znaczy? A to znaczy, że 5 instytucji kierowało się względami jakości. Te instytucje uznały, że pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę będzie świadczył usługę lepiej. I w jednej z tych instytucji, gdy doszło do poprawy jakości usług, zerwano umowę. A więc to znaczy zwracamy uwagę na to, że ta klauzula powinna być stosowana właśnie z intencją poprawy sytuacji życiowej tych pracowników. Najczęstsze obawy przed zastosowaniem tej klauzuli to jest obawa przed zarzutem niegospodarności, następnie brak wiedzy na temat tego, jak kontrolować wywiązywanie się z tych przepisów. Nie wiedzą właśnie na temat innych aktów prawnych. Podręcznik, który przygotujemy, wychodzi naprzeciw tym właśnie wątpliwościom. One nie są pozbawione podstaw, gdyż aż w 3 instytucjach publicznych z 7 zastosowano taką klauzulę. Firmy znalazły obejście tego przepisu. Jedna firma zatrudnia pracowników na 1/8 etatu. Pozostałe czynności świadczą oni na podstawie cywilnoprawnych. Kolejna instytucja zatrudniła 10 pracowników na umowach o pracę, miała zatrudnić 25. Tych 15 to jest kadra zarządzająca firmą. Są nakładane na tą firmę kary już od miesięcy, ale chodzi na to, że bardziej im się to opłaca niż zatrudnić pracowników na umowach o pracę. Te obawy nie są bez podstawy. Ja je rozumiem, analizując te przypadki. Jednak jest wiele instytucji, które stosowało takie przepisy poprawnie i mamy nadzieję, że właśnie instytucje będą korzystać z tego. Jak wspomniałam, nie ma szans, nie ma możliwości, żeby w tych postępowaniach, w których nie zastosowano klauzuli, były umowy o pracę, chyba że to są pracownicy niepełnosprawni, bądź różnych związków, którzy mogą otrzymać taką umowę o pracę. Oni pracują na stawkach od około wahających się od 3 zł za godzinę do 8-10, ale minimalna stawka, z którą się spotkaliśmy, to była 3,40 na umowie o dzieło.
pracownicy ci muszą w związku z tym pracować 300-400 godzin miesięcznie, a więc to są dwa, nawet trzy etaty. Ostatnio rozmawiałam z pracownikiem Urzędu Wojewódzkiego, który stwierdził właśnie, że w tym miesiącu przepracuje 21 dni, a więc 520 godzin. Nie można inaczej. Przy tych stawkach nie można inaczej. To są osoby, które bardzo obawiają się o swoje wynagrodzenie, uczulamy się na to w ostatnich miesiącach świadczenia usług przez firmę. Firma kończy już współpracę z instytucją. No często wychodzi ma siedzibę w innym mieście, nie zależy jej już tak bardzo na opinii, na współpracy, nie zamierza ubiegać się o przetarg. Istnieje ryzyko zwiększone, że w tym ostatnim miesiącu wynagrodzenie nie zostanie wypłacone. Pracownicy często radzą sobie w takiej sytuacji sami, gdyż na jednym uniwersytecie udali się z prośbą o pomoc do kanclerza, lecz usłyszeli, że nie są pracownikami tej instytucji, więc zaszantażowali firmę, że nie oddadzą strojów służbowych i dopiero wówczas otrzymali zapewnienie, że takie wynagrodzenie zostanie im wypłacone. A więc jest wielka niepewność wypłacenia wynagrodzeń, stawki są niskie, to są pracownicy przemęczeni. Często pracują na standardem jest praca na 24-godzinnych dyżurach. Pracują po 48 godzin i tacy ludzie, urzędnicy, najwyższe władze przechodzą obok ludzi, którzy właśnie pracują nieraz są trzeci dzień w pracy. Rekordista przepracował 165 godzin, to jest ponad tydzień. Wynikało to z przymusu organizacyjnego. Kolejny pan przepracował 105 godzin, właśnie w pierwszych miesiącach świadczenia usług, jak jeszcze zespół nie jest skompletowany, to często te osoby, które są, one muszą świadczyć pracę za zero. Więc zwracamy uwagę, żeby może właśnie przy tych postępowaniach zwracać uwagę na pierwsze miesiące i ostatnie świadczenia usług. Wówczas pracownicy są bardzo zagrożeni. Więc to są te najważniejsze kwestie. Niskie stawki, przemęczenie tych pracowników, niepewność co do wypłaty wynagrodzeń. I to jest naturalną konsekwencją braku społecznej, pracowniczej odpowiedzialności instytucji publicznych. Na tym zakończę.